Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będziemy jeździć gliniarzem i zobaczymy, jak mi to pójdzie. To jest pierwszy samochód, który dostajemy od gliniarza. I zdaje się, że widzę jakiegoś gracza przed sobą, ale szczerze mówiąc, robiłem już kilka pościgów i niespecjalnie mi to wyszło, bo naprawdę ci gracze już podblokowywali sobie super samochody. Ciężko ich było dogonić, ale tutaj ktoś jest. Tu naprawdę ktoś jest. Nie wiem, czy to jest gracz, czy kto to jest. Zobaczmy. Staranujemy go. Myk, myk. Pościg rozpoczęty. Dobra, i uwaga. Myk, myk. I bye, bye. Oberwał. To jest... gdzie on jest? Jest tu z przodu. To jest... to nie jest gracz, to jest pojazd po prostu sterowany przez komputer, ale nie wiem, w którym momencie będzie mógł dołączyć do tego na przykład pościgu jakiś gracz. W każdym razie ja sobie podążałem do miejsca, gdzie muszę wykonać tak zwaną szybką reakcję i po prostu chcę pchnąć fabułę do przodu, żeby odblokować jakiś nowy samochód. Bo ten jest fajny, szybki i szybszy niż ten samochód, który mamy na przykład u uciekinierów na samym początku. Ale i tak jest wolny w stosunku do innych graczy. Okej, tu gdzieś Kościół sobie pojechał. Zrobimy tak. A ty. Wow! Ale jaja, gdzie... What the fuck? Okej, no to mnie wyrolował pięknie. Dobra, dajmy sobie z tym spokój, on już nam uciekł. Cholera. Jeszcze muszę poznać ten świat, jest naprawdę ciekawy. Poznać świat gry, żeby, kurczę, zrozumieć, gdzie tu można jechać i tak dalej. Dobra, tutaj jest Easy Drive. Easy Drive pozwala nam łatwo wyznaczyć trasę do kolejnego celu. I moim nowym celem jest chyba szybka reakcja. Zdaje się, że tak. Więc jedziemy sobie tam. Pięknie. Ciężko tu się driftuje, przynajmniej tym samochodem. On jest po prostu zbyt wolny jeszcze. Mój komputer też jest jeszcze zbyt wolny. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Dobra. Wchodzimy tu. I... o, już tu jest całkiem niedaleko. Bo już tutaj, myk, myk. Proszę bardzo. Zaczynamy szybką reakcję. No to jedziemy. Tu są checkpointy, tak? Zgadza się. Jak widzicie, nie ma tutaj ograniczenia co do... nie ma po prostu band takich czerwonych ograniczników. Więc zdaje się, że możemy też wyjechać poza trasę, ale są tu checkpointy, które trzeba jednak zaliczać. Tak jak po prostu w Need for Speed Most Wanted poprzednim. Okej. Dostałem karę 1 sekundę, dosyć sporo. To jest po prostu zwykły przejazd. Okej. Tu jakiś inny gliniarz koło mnie jedzie. Nie zatrąbił. Dobra, jest jakiś przeciwnik z przodu, ale on mnie nie interesuje. Teraz wykonuję szybką reakcję. Wow! Od czego ja się odbiłem do cholery? Od jakiegoś słupka czy co? Okej, jest meta. Jak widzicie, nie ma żadnego zatrzymania, nie ma jakichś statystyk, pokazuje się tylko tutaj wszystko. Ale cały czas gdzieś sobie jedziemy, cały czas coś robimy. Każdy tutaj gracz robi coś na własną rękę. W każdej chwili ktoś mógł dołączyć do mojego meczu, czy jakiegoś wyzwania. A zróbmy sobie jeszcze coś. Wydarzenia, przechwycenie, zbrodnia i kara. Zobaczmy, gdzie to jest. 3 km gdzieś tam przede mną.
Znów muszę jechać tą samą trasą. Przejadę sobie jeszcze to wyzwanie, a następnie pokażę wam wszystkie samochody, jakie mamy do odblokowania w karierze policjanta. Dobra. Mijamy Vipera. Viper był tylko w tym, w edycji limitowanej tego Need for Speeda. Ja mam zwykłą, niestety. No ale mi to nie przeszkadza. Zaraz, ja już to chyba wykonywałem, czy nie? Nie, nie wykonywałem. No i dobrze. Tutaj. Przechwycenie, tak? Jak to rozpocząć? Ktoś mi powie? Start! Okej, okay, super. Dopiero teraz się to odblokowało. Naszym celem jest Aston Martin Vanquish. Jego będziemy teraz gonić. Mam nadzieję, że go dogonię. O, tu jest jakiś skrót, zobaczmy. Niezbyt korzystny. Nie mam jeszcze żadnej technologii policyjnej. Widać, że ona się tutaj może bardzo przydać. Jak widzicie, warunki pogodowe są teraz bardzo niesprzyjające. Pada deszcz i naprawdę wygląda to super. Nie wiem, czy na YouTubie to będzie dobrze widać. Ale gdzieś tam pioruny, jakieś chmury. Tu myk, myk! Pole elektrostatyczne, wow. Co to było? Krytyczny poziom uszkodzeń. Przydałoby się teraz naprawić mój samochód gdzieś. Pytanie gdzie? Nie wiem, czy ja mogę zderzać tego kolesia, bo mam naprawdę krytyczny poziom uszkodzeń. Myk! No nic, trzeba ryzykować. Hej, hej, gdzie ty jedziesz? Spadaj, 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 bo ty zaraz coś włączysz głupiego i będzie po mnie. Ale ja się tak nie dam łatwo. Wow, trafienie falą uderzeniową. Mhm, dobra, powiedzmy. I teraz cię dorwę. Proszę bardzo, lubisz tak? Ojej, przepraszam, przepraszam. Teraz ci oddam. O, pyk! No i się udało, oczywiście. Fantastycznie, prawie go zabiłem. Myślę, że z zawału umarł. Takie zaskoczenie. Zajechałem mu przed maskę, idealnie. Rozwaliłem jakieś krzesła. My gosh, barbecue już po wszystkim. O Jezus! Staranowanie, pięknie. Mój samochód już naprawdę się bardzo źle czuje. I co teraz? Zrobiłem to wyzwanie i obiecałem wam, że pokażę wszystkie samochody w karierze policjanta. I tak teraz właśnie zrobimy. Przede mną jest jakiś koleś. Mało teraz graczy jest. Nie, to nie jest koleś. Wow. Pościg rozpoczęty. No fajnie, fajnie. Ja chcę jechać do garażu i pokazać wam co nieco. Dobra, tam. Co jest? Nie interesuje mnie to. Teraz tak. GPS, najbliższy posterunek. O, jest za mną zaraz, wspaniale. No, 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 fajnie, fajnie. Kontynuuj. Zdobyłem jakiś nowy poziom? Ranga podwyższona, nowa technologia, nowy samochód, hello! Aston Martin, ale jaki Aston Martin? Czyżby to był Vanquish? Wersja policyjna? Chyba tak. Okej, okay, mamy Vanquisha, wersję policyjną. Yeah. Teraz tak, postępy w karierze. Wybór samochodu. I mamy... Policyjnych zdaje się, że jest trochę więcej. Aha, właśnie. Tu jest taka fajna opcja, że mamy policyjne samochody, ale są też samochody na przykład wyglądające tak.
A? I to jest samochód niby uciekiniera, ale to jest tak naprawdę wóz policyjny, jednostka tajna. Poza tym widzę, że jest tutaj sporo innych wersji samochodów. Już na starcie policjanci mają tego wszystkiego więcej. Nissan GT-R, Aston Martin Vanquish, Nissan GT-R, jakaś inna jednostka. Co to jest? Fajnie. I Nissan GT-R jeszcze. Ej, ale one się różnią jakoś tymi osiągami. No, fajnie. Mamy tutaj też Nissana wersję tajniak. Pięknie. Vanquish, jakiś coś tam. Są jakieś dodatkowe wersje tych samochodów. Jest tutaj na przykład Camaro ZL1, Marussia B2, no to ja już wiem, kim będę grał. Marussia B2, wersja tajniak. No, wersja tajniak, prawda? Ale dla uciekinierów nie ma w ogóle żadnej wersji Marussii, prawda? Więc ten tajniak to od razu wiadomo, że jest policja. Jest tutaj Bentley Continental, GT500, M6, 911 Turbo, Viper GTS. A jednak można mieć GTS-a. Tu jeszcze coś się doczytuje. Gallardo, Lexus LFA, F, a jakiś Ferrari, tajniak. Szkoda, że nie można zobaczyć. Carrera GT, McLaren 12C, Ferrari FF, Murcielago Super Veloce. Fajnie. Aventador, Aston Martin 177, McLaren F1 LM, Bugatti Veyron. Ej, no to chyba policjantami lepiej się gra, co? Tutaj mamy Agera R, Hennessey Venom GTO, żeż kurde. Policjanci są przegięci, masakra. Kurczę, chyba zacznę od kariery policjanta, bez kitu. A tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie na mój kanał. Trzymajcie się, na razie, hej!